Partnerem odcinka jest Lajokat. Link w opisie. Witam was w kolejnym odcinku z Kronik Awatara. No więc zdecydowaliście, moi kochani widzowie, że dzisiaj omówimy przepowiednię cioci Wu odnośnie śmierci Katary. Gdyż jak wiemy, ciocia Wu rzadko kiedy się myli. To też najpewniej Katara rzeczywiście dożyje do wydarzeń, o których Wu wspomina. Jakie to wydarzenie? Czy może to pierwsza nietrafiona przepowiednia Wu? Tego dowiecie się zaraz, więc zapaszcie herbatkę godną Airo. Usiądźcie wygodnie. I zapraszam do oglądania. Aby nieco odświeżyć waszą pamięć, przytoczę dokładną przepowiednię wypowiedzianą przez ciocię Wu. Ta, zmęczona już ciągłym zadawaniem przez Katarę bezsensownych pytań takich jak co ubrać lub zjeść w dniu jutrzejszym, chce na szybko zbyć przyszłą żonę awatara Anga. To też wyczytuje z jej linii życia tą przepowiednię. Urodzi się twój trzeci prawnuk, zanim spokojnie odejdziesz we śnie. Tak więc mamy wszystko, co nam potrzebne. Teraz zastanowimy się, czy ciocia Wu miała rację, czy jednak nie. Jak widzimy w legendzie Kory, Katara żyje i ma się bardzo dobrze, mimo podeszłego wieku. Pod koniec czwartej księgi legend Kory ta ma trójkę dzieci, Bumiego, Kiję i Tenzina, oraz czwórkę wnucząt, Jinore, Iki, Milo i Rohana. Czekaj, czwórkę wnucząt? To oznacza, że Wu jednak nie miała racji? Otóż nie. Sam w jednym z odcinków popełniłem gafę, czy to w ciekawostce na końcu, czy też przy innej okazji, już nie pamiętam niestety. Ale sam przez pomyłkę stwierdziłem zadowolony z siebie, że umyliła się odnośnie swojej przepowiedni. Bo ona nie mówi o trójce wnuków, a prawnuków. To oznacza, że Jinora, Iki, Milo lub Rohan musieliby mieć dzieci, aby przepowiednia wreszcie się sprawdziła i stara Katara mogłaby odejść spokojnie we śnie. Ostatnio omawialiśmy wiek postaci na przestrzeni historii w legendzie Anga i Kory. W księdze czwartej legend Kory ma ona aż 89 lat. Całkiem sporo. No więc dodajmy jeszcze, że musi czekać, aż jej wnuki będą miały swoje własne dzieci. Dajmy na to, że najbliżej przedłużenia linii rodzinnej jest najstarsza z córek Tenzina, czyli Jinora. Ta ma 14 lat pod koniec legend Kory. Załóżmy, że swoje pierwsze dziecko będzie miała już w wieku 18 lat, co jest też mocno naciągane, lecz możliwe. Wtedy Katara miałaby już 93 lata. I to jeszcze długa droga przed nią, bo liczymy do trzech prawnucząt, a nie jednego. Wiecie, co byłoby naprawdę najciekawsze i zarazem najbardziej nieszczęśliwe dla długowieczności Katary? Gdyby jedno z jej prawnucząt od razu miało trojaczki. Wtedy przepowiednia spełniłaby się o wiele szybciej niż ktokolwiek zakładał. No ale będąc realistami, gdyby nawet Jinora miała trójkę dzieci po roku i odrzucilibyśmy możliwość posiadania dzieci przez pozostałych jej braci i siostrę, to Katara najmniej dożyłaby 95 lat. Całkiem ładny wiek i możliwy do osiągnięcia przez człowieka. Ale jeszcze troszeczkę poprzeszkadzam. Bo jak to powiedziałem, to sytuacja idealna, gdyby Jinora urodziła swoje dziecko zaraz po osiągnięciu dorosłości. Dlatego też śmiało możemy podnieść ten wiek nawet do 100-105 lat. No więc jaki jest wniosek? Otóż po analizie przepowiedni, wieku wnuczek Katary, jak i wieku jej samej, ukochana Anga dożyje najpewniej sędziwego wieku przekraczającego spokojnie 100 lat. Ale pamiętajcie, to tylko przepowiednia. No i to by było na tyle. Bardzo szybko i sprawnie poszliśmy z tematem. A wy jak sądzicie, ile lat dożyje Katara? Piszcie swoje przepowiednie w komentarzach. Być może kiedyś wrócimy do tematu przy okazji przyszłego awatara po Korze, gdy Katara rzeczywiście będzie już za światach. Zapraszam do brania udziału w ankietach na mojej zakładce społeczności. Link w opisie. Proszę też bardzo ładnie o subskrypcję. Każda daje mi siły, aby tworzyć dalsze odcinki z Kronik Awatara. Dzięki! Ja się z wami w takim razie żegnam. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Na razie! Losowa ciekawostka czeka także i tutaj. Wu w języku chińskim może oznaczać szamana lub czarodziejkę. Szamanizm był szeroko rozpowszechniony w starożytnych Chinach.
Podczas tego okresu popularną techniką wróżenia było odczytywanie przepowiedni z kości, co ciotka Wu demonstruje w serialu